Dzień dobry, Agnieszka Baran. Na kalendarzach 5-8 lipca oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium, a w nich ważna instytucja zmienia adres. Strażnicy miejscy piszą wiersze, będzie dużo propozycji na weekend, plenerowe kino, ulicznicy i lwy powalczą o awans we Wrocławiu. Zapraszam na ostatni w tym tygodniu serwis. Główna siedziba Poczty Polskiej zostanie przeniesiona z historycznego gmachu przy Dolnych Wałów na Zwycięstwa do budynku naprzeciwko Urzędu Miejskiego. Godziny pracy Urzędu Pocztowego nie zmienią się, ale klienci posiadający skrytki pocztowe będą mieli do nich całodobowy dostęp, czego wcześniej nie było. Nowa siedziba poczty przy ulicy Zwycięstwa 28 ma być otwarta w październiku. Do tego czasu placówka działać będzie przy ulicy Dolnych Wałów 8. A teraz propozycja na niedzielę. Jeśli pogoda dopisze, a szczerze jej kibicujemy, to polecamy kolejne kino w plenerze. Tym razem ekran stanie na skwerze Nacka, gdzie o 18:00 rozpocznie się seans dla dzieci. Zostanie wyświetlony film animowany Happy Feet Tu pod Małych Stópek 2. Reżyserem jest George Miller, który za swoją pracę nad pierwszym filmem Happy Feet został nagrodzony Oscarem. Mistrz stepowania Mambo ma problem, ponieważ jego synek Eric cierpi na chorobliwy lęk przed tańcem. Niechętny do tańca Eric ucieka i spotyka wielkiego Svena, pingwina, który potrafi latać. Mambo ciężko jest konkurować z nowym, charyzmatycznym idolem Erika. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy świat opanowują potężne siły. O godzinie 20:00 zmienimy klimat i za sprawą filmu Babcia Gandzia przeniesiemy się do Francji. Film dla dorosłych to żywiołowa komedia, prawdziwy koncert aktorski. Od twórczyni tytułowej roli towarzyszą Carmen Maura, gwiazda filmów Pedro Almodovara i dama francuskiej komedii Dominique Lavanat. Babcia Gandzia uwiodła publiczność i zdobyła nagrodę na francuskim festiwalu filmów w Lizbonie, a pokazy kinowe we Francji zgromadziły ponad 1 000 000 widzów. Jak będzie w Gliwicach, przekonamy się w niedzielę. Jak co miesiąc strażnicy miejscy opublikowali 10 zdjęć przedstawiających samochody, które były niepoprawnie zaparkowane. Zwykle na stronie pojawiał się krótki komentarz do zamieszczonych zdjęć z wykazem paragrafów, ale nie tym razem. Teraz strażnicy poszli o krok dalej i napisali wiersz. Drodzy kierowcy, serdeczni i mili, coście w słoneczną podróż wyruszyli. Wykażcie się proszę mądrością, rozsądkiem, żaden samochód nie jest wyjątkiem. Parkujcie gdzie można, nie gdzie popadnie. Wówczas spotkanie ze strażą szczęśliwie wypadnie. Życzymy urlopów, wakacji udanych, bez stresów i mandatów wypisanych. A jeśli już mówimy o kreatywności, to na pewno nie zabraknie jej podczas kolejnego weekendu z ulicznikami. Poza mną Teatr A przygotowuje się do swojej ulicznej premiery Moria. A my zapraszamy na kolejny weekend. W sobotę o godzinie 11:00 zaczynamy z przystankiem śniadanie i z warsztatami plastycznymi dla dzieciaków, a o godzinie 16:00 nasi uroczy bracia Czesi, czyli bratri w triku i ich żonglerskie popisy oraz cyrk bez zwierząt, ale ze świnkami. Ze świnkami gigantycznymi i ze świnkami miniaturowymi. Potem zapraszamy na rynek, gdzie Abozeta to kolejny francuski kolektyw, który gościliśmy w 2011 roku pod nazwą Frisks Frasks. Czyli młodzi ludzie dla dorosłych i nie tylko. Kolektyw Abozeta z Francji, który składa się z 12 młodych Francuzów specjalizujących się w tańcu, w muzyce, w żonglerce. Będą głowy w chmurach, nogi na ziemi i odwrotnie, eklektyczne. Klasyczna muzyka, akrobacje, taniec. No zapraszamy. Niedzielę zaczynamy w Parku Chopina o godzinie 11:00 warsztatami żonglerki w wykonaniu Hapiama Fan Art. Nie tylko chodzi o to, żeby nauczyć posługiwać się tymi pałeczkami, piłeczkami, talerzami. Chodzi o zabawę, o koordynację, o to, żeby te dwie półkule mózgowe ze sobą rozmawiały. A o godzinie 14:00 lufcik na korbkę i przyjaciele, nie ze spektaklem, ale z warsztatami. Zapraszamy na kręgle, zapraszamy na zabawy ruchowe, zapraszamy na malowanie buziek, ale takie troszeczkę inne, oraz na tworzenie własnych zwierząt, papierowych, włóczkowych i wszystkich innych. O godzinie 16:00 znana wszystkim historia czerwonego kapturka. Bajka dla dzieci, na którą na pewno powinni przyjść dorośli, czyli czerwony kapturek w wykonaniu bardzo charyzmatycznego, pomysłowego lalkarza z północy.
a chwilę później o 17 i 19 hiszpański Latal. Gościliśmy ich z magicznym zegarem parę lat temu. W tym roku Incredible Box. Niesamowite pudło to spektakl, który miał swoją premierę 150 lat temu. No ale czas jest nieubłagalny i przedstawienie zaczęło tracić na popularności. Aktorzy zawzięli się, żeby do tego nie dopuścić. Mają świetne rekwizyty, fantastyczne stroje, sporo talentu, ale czy to wystarczy? Czy to wystarczy, żeby odziedziczyć po przodkach sukces? Musimy przyjść, musimy zobaczyć, musimy im kibicować i naprawdę świetnie się bawić. Lwy zagrają na wyjeździe w najbliższą niedzielę Wrocław Outlaws podejmie gliwicką drużynę futbolu amerykańskiego. Stawką meczu rozgrywanego na stadionie przy ulicy Sztabowej we Wrocławiu będzie awans do finału PLFA1. Obydwaj półfinaliści PLFA1 spotkali się przed rokiem w jednej grupie PLFA2. Cała sytuacja pokazuje, że wbrew pozorom droga z ligowych nizin na szczyt wcale nie jest taka daleka, choć oczywiście wiąże się z potężną ilością wyrzeczeń oraz rygorem ciężkiej pracy. Zarówno Banici, jak i Lwy są gotowi na wielki test. W zeszłym roku gliwickie Lwy uległy wrocławskiej drużynie. Jak będzie tym razem? Dowiemy się w niedzielę, początek spotkania o godzinie 14. I tym sportowym akcentem żegnam się z Państwem. Przypomnę, że wiadomości, ale także nasze inne programy można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i przez internet na tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku i Instagramie. Polecam Państwa uwadze naszą specjalną weekendową ramówkę. Startujemy codziennie o 16. Dziękuję za dziś i życzę udanego weekendu.